Dobra, i tak. Następnie mam taki projekt, który jest 100-metrowy. I to jest projekt Wels. Do niego nie ma niestety rysunków szczegółowych, więc tutaj nie będziemy się nim posługiwać, jeżeli chodzi o rysunki szczegółowe, ale to, co jakby chciałam na parę rzeczy tutaj zwrócić uwagę. To na co, o czym pamiętajcie, to tak. Bardzo wielu osobom podobają się te właśnie wylewane wiatki i daszki nad wejściem. To są daszki wylewane i tutaj również, tak? Mury i taki strop, dach płaski, który trzyma, który jest na tych słupach. I tutaj jest generalnie znowu problem, case tego dachu płaskiego. Jak go zrobić i kto go zrobi, za ile i dlaczego będzie po kilku latach popsuty. Więc tutaj też zerknijcie, jakby pamiętajcie o tym, że będzie przy dachach płaskich. Bardzo, bardzo, bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na wykonawstwo tego elementu. Bo o ile ekipy, większość ekip w Polsce potrafi wykonywać dachy spadziste, o tyle dachy płaskie nie zawsze. Jeżeli chodzi tutaj znowu, to też trudność jest wykonania tego, jest tak też tutaj w tym elemencie. Czyli jak ma być zakończony dach i jak ma być zrobiona rynna, czy ona będzie ukryta, nieukryta, czy będzie system właśnie jakiś, który będzie na tynkowy, czy nie. Także zwróćcie po prostu na uwagę na to, jak w ogóle cały ten takie projekty, które są, których dach schodzi na ścianę, jak one są właśnie robione. Dobra, jeszcze mam jakiś komentarz. Dobry wieczór, bardzo przyjemnie się słucha Pani analiz, dać jedyne doświadczenie. Już nie możemy się doczekać na spotkanie. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie. Może jeżeli ktoś będzie chciał z Was też skorzystać tutaj z jakiejś porady czy spotkania, to zapraszam serdecznie. Także dobra. Tak, także zwróćcie po prostu uwagę na te elementy, które to nie są elementy niestandardowe, bo bardzo często teraz w projektach gotowych się pojawiają właśnie te właśnie dachy schodzące na elewację i właśnie bezokapowe dachy, ale to trochę generuje problemów. Szczególnie zwróćcie na to uwagę też przy patrząc na teren swój dookoła, tak? Czyli jeżeli jesteście w jakimś terenie zalesionym albo gdzie jest dużo drzew, to gdzie będzie po prostu ten deszcz czy opady mogą być z różnymi śmieciami, liśćmi, to te elewacje po prostu po jakimś, te białe elewacje też po jakimś czasie, takie elewacje, które są bez okapu, czyli nie są chronione dachem, to po prostu no, one gorzej wyglądają, tak, po jakimś czasie. Także jednak takie tradycyjne rozwiązania, które kiedyś były, kiedy te okapy były ale mniejsze, ale były zawsze, to one jednak tą elewację trochę chroniły. Także tutaj zwróćcie na to uwagę, chyba że ktoś po prostu będzie się liczył z tym, że ma zrobić, po prostu będzie mył elewację białą i te, tak? To jest to. Dobra. I jeszcze tak, jeszcze jedna uwaga dotycząca tych dużych okien trójkątnych, które pojawiają się tutaj. Te okna trójkątne pojawiają się w tych dwóch sypialniach. Raczej mało prawdopodobne jest, żebyście jakoś strasznie tanio takie okna trójkątne kupili. Więc bardzo często ta zmiana, która wychodzi tutaj w takich projektach, no to jest po prostu prostowanie tych okien na
czyli nie robimy trójkątnych okien, tylko tych tutaj. Przeklikam się, może będzie widać jeszcze lepiej tą elewację. No tutaj nie ma tak zupełnie z boczku, ale, ale chodzi o to, o właśnie o te okna. I bardzo często po prostu te okna i tak są zmniejszane tak od góry, żeby po prostu już troszeczkę oszczędzić to na tym, jakby na tym. Na cenie po prostu okien. Druga sprawa jest taka, że jak po prostu te okna mamy myć, tak? Takie trójkątne okna, no to nie zawsze się otwierają. Pewnie jedna część będzie się otwierać, druga nie. Także zwróćcie po prostu też na to uwagę. I trzecia rzecz. Chcemy zacieniać te okna, w zależności od tego oczywiście, od jakiej strony świata będą akurat takie okna trójkątne, ale zacienianie takich okien jest praktycznie niemożliwe, bo nie możemy zrobić po prostu, nie możemy zrobić rolety czy plisy do samej góry, bo jest to... Dobra. Okej. Dobra. I teraz przejdziemy sobie już do rzutów. Dobra. Ok, to teraz tak, zwróćcie uwagę, że tutaj ta wiata to nie jest, to znaczy to nie jest pełen garaż, tak? Bo też miałam takie komentarze, że tak, to jest przecież pełen garaż. I to jest bardzo łatwo, że jest to zamknąć. No to generalnie nie można tego zamykać, bo wiata to wiata, a garaż to garaż. Więc tutaj to jest wiata garażowa. Wiata to jest coś, co nie ma wszystkich ścian i nie płaci się od tego podatku. Więc też zwróćcie uwagę, co po prostu budujecie, bo to nie jest budynek i nie można sobie go tak po prostu zamknąć. Tak? Czyli tutaj sobie nie wstawimy tak po prostu bramy garażowej, a tutaj drzwi i tutaj okien. Tak? Dobra, i teraz tak, jeżeli chodzi o schody. Tutaj mamy schody zabiegowe. Nie wszyscy są zwolennikami tych schodów, nie wszyscy je lubią. Tutaj to jest tak, że musielibyście po prostu zobaczyć, jak takie schody zabiegowe wyglądają, jak się po nich chodzi, czy to jest w miarę wygodnie. Niektórym osobom to nie odpowiada od razu z założenia. Tutaj macie 6 stopni zabiegowych, tak? Czyli z tych 6 stopni skośnych, na których się tutaj w samym narożniku nie postawi nogi pełna. Więc trzeba tak iść trochę właśnie do środkiem. No i tak jak powiedziałam, że po prostu nie wszystkim to pasuje. Ale nie są to schody jakby dyskwalifikujące, ale rzeczywiście nie do końca mogą odpowiadać niektórym rodzinom. Niektóre rodziny też nie decydują się na nie ze względu właśnie na dzieciaki. Dobra, jeżeli chodzi o kuchnię, to mamy kuchnię 7-metrową. Tutaj, no to jest dosyć nieduża ta kuchnia, tak, jak na projekt, który ma tam 100 metrów kwadratowych, jest dosyć nieduża, no na rodzinę 2 plus 2 7-metrowa to nie bardzo. Tu podejrzewam, w 7-metrowej kuchni wyspa też nie do końca się zmieści. Także
że tak. Dobra. Dobra. Ok. No, mam nadzieję, że wszystko słychać, bo chyba coś mnie przycięło tutaj na, nie wiem, czy słychać, czy nie. Możecie dać znać, bo wydaje mi się, że byłam troszeczkę przycięta, ale przepraszam. Dobra. Ok. Dobra. I teraz, jeżeli chodzi o tutaj salon, jadalnia, ta część jest, ona ma 23 metry kwadratowe, ale tak jak też w wielu projektach, po prostu tu musimy pamiętać o tym wyjściu, czyli albo tędy wychodzimy, albo tędy, w zależności od tego, jakie strony świata mamy. I po prostu to, żeby nam się to wszystko zmieściło, to musimy mieć tą przestrzeń metra do tutaj między meblami. Ok. I teraz, jeżeli chodzi o garaż czy kotłownię, to też jest tutaj w porządku. Nie ma właściwie jakiegoś dużego czepiania się, jeżeli chodzi o ten projekt. Tutaj to tak naprawdę to tylko te dachy płaskie, który jest tutaj nad tą wiatą. I tutaj jest jeszcze kawałek dachu płaskiego nad tarasem. Tylko też zwróćcie uwagę, tak jak też tutaj jest to narysowane, że tu macie tarasu 2,90 i ten daszek, on tylko troszeczkę przykrywać nam będzie meble, czy kanapy, czy jakieś te stoły, bo to nie jest pełne przykrycie, także jeszcze wrócę do tego. Tak? Czyli jak tutaj będziecie mieć teraz 2,90, tak, szerokości, na tym tarasie ustawimy sobie stół, krzesła i tak dalej, to pewnie też nie do końca tak będzie wyglądało, ale powiedzmy tutaj, zabezpieczając miejsce na przejście, to stół nam gdzieś tutaj stanie z boku, to od góry patrząc, zerknijcie, to jest po prostu ten stół będzie przykryty tylko w jakimś tam kawałku, tak? To nie jest takie zadaszenie nad całym tarasem. I to jest to. Dobra, z tych rzeczy, które tutaj się nam jeszcze pojawiają, to okna połaciowe. Zobaczcie, w takim niedużym domu jest 6 okien połaciowych, z których tak naprawdę można, no może nie w większości, ale z niektórych można zrezygnować. I to jest tak, tutaj mamy okna takie duże, tak, w tych sypialniach dwóch, no i one rzeczywiście wtedy te okna płaciowe niekoniecznie muszą być. Jeżeli chodzi o okno płaciowe nad klatką schodową, no to jeżeli mamy taką potrzebę, żeby tu było wszystko coś, jakby korytarz i klatka schodowa było doświetlone, to tak. Natomiast właściwie potem nie ma kto myć tego okna, bo po prostu trzeba by było specjalną konstrukcję ustawiać, bo nawet drabiny się na tych schodach nie da ustawić, żeby umyć takie okno. I to jest to. I potem następna rzecz dotyczy znowu sypialni. I tutaj, jeżeli byłaby taka, tak, sypialni i łazienki, tak, czyli te dwa okna i to, jeżeli byłaby taka opcja, że zamieniamy się
na, z pieca gazowego na pompę ciepła, no to i mamy też rekuperację, także możemy wyrzucić po prostu kominy, to tutaj pewnie by nam spokojnie weszły po prostu okna nad tą wiatą garażową, tak, czyli ja to jeszcze może pokażę jakoś z boku, tak, czyli te okno tutaj będą, mogłyby być, tak, nad tą wiatą garażową i wtedy w tych pokojach, w pokoju i w łazience na górze mogłyby się pojawić normalnie okna właśnie w szczycie i jak tutaj właśnie ten komin wypadnie, wtedy nie musielibyśmy robić okien po prostu tych połaciowych, także mielibyśmy oszczędność po prostu 6 okien połaciowych. Także do tego projektu największa taka część to dotyczy dachów płaskich. Ja bym się po prostu nad tymi dachami, szczególnie, że to jest po prostu dach płaski nad wiatką garażową i częściowo nad tarasikiem i zadaszenie po prostu wejścia i tarasu. To po prostu niekoniecznie trzeba po prostu w taką dużą, może nie dużą, ale nie jest to duże, natomiast jest to dosyć drogie, jeżeli chodzi o wykonanie, tak, dach płaski nad wiatą, połączony jeszcze z domem i zadaszenie tarasu oraz wejścia, to trochę może tych kosztów wygenerować, jeżeli chodzi o dachy płaskie, także ja bym się zastanawiała, czy po prostu z tego nie zrezygnować. Dobra, i tyle. To tutaj to chyba tylko bym powiedziała, że do tego projektu to dachy płaskie i okna połaciowe. A, tu jeszcze taka przeróbka jest czasami właśnie z tym wyłazem dachowym. To jest kombinacja po prostu, żebyśmy się zmieścili. Ale część osób chce, żeby znowu wchodzimy na górę i żeby od razu nie było widać tego wyłazu dachowego. No, czasami to jest ciężkie do zrobienia. No, musielibyśmy się zdecydować po prostu na włożenie tego wyłazu dachowego do któregoś z pokoi, tak, do tego lub tego. To byłaby wtedy najprostsza opcja pewnie. Więc jeżeli zdecydujecie się na to, żeby ten wyłaz dachowy był w pokojach, to tak, jak najbardziej. Natomiast nie, jeżeli się okaże, że nie chcecie w pokoju, tylko czyli jeżeli nie chcecie w pokojach, no to tu już nie ma za bardzo innego miejsca, gdzie ten wyłaz jeszcze przenieść, tak żeby on był niewidoczny, tak. Tu nie możemy go na sam narożnik, bo po prostu się też jakby musimy też go otwierać, nie? Jakbyśmy zobaczyli rysunki techniczne dokładnie, to byśmy zobaczyli, jak, w którą stronę on się otwiera i po prostu on się musi też zmieścić. Prawdopodobnie to jest tak, że też on się otwiera po prostu w drzwi wejściowe, czyli albo tu, albo tutaj, więc też do zerknięcia. Tak?